Przed nami ekran takiego internetowego narzędzia do rysowania wykresów funkcji. Ono się nazywa Desmos. Desmos, więc można wpisać sobie w wyszukiwarkę i znaleźć tą stronę. Ta strona ma opis w języku polskim też. No i my użyjemy tutaj tej strony do zaprezentowania kilku przykładów przesuwania wykresów funkcji. W górę, w dół, w lewo, w prawo. Jak to przesuwanie ma się do wzoru funkcji, albo inaczej, jak pewne zmiany we wzorze funkcji odbijają się na wykresie funkcji, przesuwając ten wykres w lewo lub w prawo, albo do góry i do dołu. Czyli zacznijmy może od jakiegoś wykresu funkcji. Napiszmy definicję naszej funkcji f od x. No to będzie dobrze nam znana funkcja, mam nadzieję, x kwadrat, funkcja kwadratowa. Prawda? No i widzimy tutaj charakterystyczny kształt paraboli. Wierzchołek jest w punkcie 0, 0. No a teraz zobaczmy, co się stanie, jak my zmienimy troszkę ten wykres, czyli zamiast napiszemy sobie nową funkcję, na przykład, której wykres jest x kwadrat, wzór jest x kwadrat plus 1. Tak? No, czym się różnią te funkcje? Otóż wartość funkcji g, no to jest wartość funkcji f plus 1, tak? Czyli znaczy, jak powstaje wykres funkcji g. No, do każdego punktu, każdy punkt na wykresie funkcji f trzeba współrzędną y zwiększyć o 1. No, innymi słowy, trzeba ten wykres przesunąć o 1 do góry. No i właśnie tak jest, prawda? Każdy punkt tutaj na tym wykresie jest przesuwany o 1 do góry. No jeżeli zamiast 1 będzie 2, no to widać, że ta parabola się nam przesunęła o 2 do góry. No, jeżeli zamiast dodać odejmiemy na przykład 3, no to widać, wykres nam się przesunął w dół o 3. Tutaj to narzędzie ma taką przyjemną własność, że możemy nawet wpisać jakiś parametr plus k i tutaj nam się pojawia podziałka. Możemy sobie tym parametrem ruszać i zobaczyć, prawda? Czyli znowuż parametr k 0, 0, o, 0. Wykresy się pokrywają, k dodatnie, wykres idzie do góry, k ujemne, wykres idzie do dołu. Czyli dodanie pewnej liczby do wartości funkcji powoduje przesunięcie wykresu do góry lub do dołu, w zależności od tego, czy liczba dodana jest dodatnia czy ujemna. Teraz zobaczmy, co się stanie, jeżeli my zamiast dodawać coś do wartości, to dodamy coś do argumentu. Na przykład, czyli zamiast brać funkcję x do kwadratu, napiszmy sobie x plus 1 do kwadratu. Czyli jakby dokonaliśmy przesunięcia w argumencie. No i co? I teraz wygląda na to, prawda, teraz wierzchołek tej nowej paraboli jest w punkcie minus 1, 0. I w ogóle wygląda, że ten wykres się przesunął o 1 w lewo. Tak? Czyli tutaj dodaliśmy do argumentu jedynkę, wykres powędrował o 1 w lewo. No, zobaczmy. Jeżeli zamiast jedynki dodamy dwójkę, no to się przesunął w tą stronę. Prawda? A jeżeli zamiast dodać, to my odejmiemy, na przykład napiszmy x minus 3, no to wykres się przesunął w prawo. I znowuż możemy zrobić tutaj parametr x minus k. I widać, że teraz, jeżeli ten k jest 0, tak, czyli wykresy nam się pokrywają dla k równego 0, trudno mi to 0 ustawić. O! No i teraz k dodatnie wykres wędruje w prawo. Teraz zwracam uwagę, że to jest x minus, tak? Czyli tu jest minus. I jeżeli k jest dodatnie, wykres wędruje w prawo, k ujemne, wykres wędruje w lewo. I możemy te dwie operacje napisać, zastosować jednocześnie, czyli nie tylko przesunąć argument, ale też przesunąć wartość o jakiś drugi parametr. I możemy sobie patrzeć, co się dzieje na góra-dół, to jest to h. I przesuwanie w w zmiennej, prawda, lewo-prawo. Wtedy wykres wędruje nam lewo-prawo, góra-dół. Oczywiście tak jest nie tylko dla funkcji x kwadrat. Możemy zobaczyć sobie inną funkcję. Na przykład funkcję modu x weźmy. Tak? I tutaj napiszmy sobie funkcję modu x minus k plus h. I znowuż, prawda, widać, że wykres jest przesunięty. Przesuwamy tym h, wykres wędruje góra-dół, zmieniamy h. Przesuwam,
przesuwamy, zmieniamy K, wykres się przesuwa lewo, prawo. Tutaj to narzędzie ma jeszcze wygodną własność, że my możemy właściwie tak bardziej abstrakcyjnie może zrozumieć, co się dzieje, jeżeli tę funkcję f, g, prawda, funkcja g jest zdefiniowana jako f, o. Tak? Czyli widać właśnie, co się dzieje, że ta funkcja g powstaje poprzez przesunięcie we wzorze funkcji f, przesunięcie argumentu o k, czyli jest x minus k, no i przesunięcie w wartości o h. I teraz przesunięcie w wartości powoduje ruch wykresu góra-dół, a przesunięcie w argumencie lewo-prawo. Przy czym tu jest ten minus, tak? Czyli jeżeli jest f od x minus 1, to wykres, czyli k jest plus 1 i wykres się przesuwa w prawo. Jeżeli jest f od x plus 3 na przykład, to oznacza k równe minus 3 i wykres wędruje o 3 w lewo. No i możemy jeszcze jakiś inną funkcję, na przykład x do trzeciej. No i tu jest teraz funkcja jest x minus k do trzeciej plus i znowu ruszamy h, wykres wędruje góra-dół, ruszamy k, wykres wędruje lewo-prawo. No dobrze, więc zachęcam tutaj do odwiedzenia może tej strony i samodzielnych eksperymentów i oglądania różnych wykresów funkcji.